Po świecie jeździ ponad miliard samochodów. Aż dziwne, że jakoś pamiętamy, gdzie zaparkowaliśmy nasz. Ano, zaskakujące, jak mało ludzie wiedzą o swoich własnych samochodach. Nie zastanawiało was nigdy, jaki jest ich najpopularniejszy kolor? Wcale nie ciemnofioletowy. Jaką część samochodów można poddać recyklingowi? Albo dlaczego kierunkowskaz wydaje ten irytujący dźwięk? Posłuchajcie tego. W pierwszych samochodach nie było kierownicy. Gdy kierowca chciał skręcić, musiał użyć w tym celu specjalnej dźwigni. Najcięższa limuzyna na świecie o nazwie Midnight Rider powstała w 2004 roku. Ten ogromny pojazd ważył ponad 23 tony, czyli 3,5 razy więcej niż słon. Limuzyna o długości 21 metrów mogła pomieścić 40 pasażerów oraz 4 członków załogi. W jej wnętrzu znajdowały się 3 hole i oddzielny bar. Samochód z najniższym podwoziem nazywa się Mirai, co z japońskiego oznacza przyszłość i powstał właśnie w Japonii. Pojazd ten ma zaledwie 46 cm wysokości, a sama jazda nim musi być nieco przerażająca. Wyobraźcie sobie, samochód przed wami, samochód za wami i jeszcze nikt was nie widzi. Typowy samochód rodzinny spędza 95% swojego życia na parkingu. Zaskakujące, co? Deska rozdzielcza była pierwotnie zwykłą drewnianą deską doczepianą do przedniej części powozu konnego. Chroniła kierowcę przed chlapiącym błotem. Lubicie zapach nowego samochodu? Mamy fatalne wieści. Pochodzi on ze skrajnie łatwopalnego organicznego związku chemicznego wykorzystywanego podczas konstrukcji samochodów. Ta woń jest bardzo szkodliwa dla zdrowia i producenci podejmują coraz większe kroki w kierunku zlikwidowania tego środka. Każdego roku wyrzuca się ponad 250 000 opon samochodowych. Pierwszy mandat za szybką jazdę został wystawiony w 1904 roku. Pirat drogowy poruszał się z prędkością 19 km na godzinę na terenie z ograniczeniem do 13 km na godzinę. W tamtych czasach maksymalna prędkość samochodów wynosiła 72 km na godzinę. Samochody elektryczne wcale nie są nowoczesnym odkryciem. Na początku XX wieku niemal 40% automobili było elektrycznych. Kolejne 40% miało napęd parowy, a nieco ponad 20% jeździło na benzynie. Średnio kierowcy stoją na czerwonym świetle przez 5 miesięcy swojego życia. W 1960 roku za 13 tysięcy złotych można było kupić nowy samochód, na przykład Beetle Sabre. Teraz ta kwota wystarczy na kierownicę, przekładnię i dwie pary drzwi. W przeciętnym samochodzie znajduje się 25 kg miedzianych kabli, co odpowiada wadze 6 domowych kotów. Z kolei wnętrza samochodów elektrycznych mają w sobie trzykrotnie więcej kabli, czyli 75 kg miedzi albo 18 kotów. Wiem, trochę dziwne porównanie, ale staramy się być kreatywni. Ponad 90% kierowców przyznaje się do śpiewania podczas jazdy. Jaka jest wasza ulubiona piosenka na trasę? Napiszcie w komentarzach. Aż 3/4 wszystkich wyprodukowanych samochodów marki Rolls-Royce w dalszym ciągu jeździ po naszych ulicach. Najdroższy mandat za szybką jazdę wyniósł nieco ponad 800 tysięcy złotych. Pechowy Szwajcar jechał swoim Ferrari Testarossa z prędkością 160 km na godzinę w terenie o dwukrotnie mniejszym ograniczeniu prędkości. Wartość mandatu została wyliczona na podstawie zarobków kierowcy. W dodatku było to kolejne wykroczenie Szwajcara. Tada! Obecnie na całym świecie znajduje się około 1,2 mld samochodów. Dla porównania w 1986 ta liczba wynosiła niespełna 0,5 mld. Uważa się, że do 2040 ludzie na całym świecie będą mieli ponad 2 miliardy aut. Każdego dnia powstaje około 165 tysięcy samochodów. To daje nieco ponad 60 milionów aut rocznie. Jednym z ulubionych samochodów wśród kierowców jest Volkswagen Beetle. Na całym świecie sprzedano ponad 20 milionów tego cudeńka. W zeszłym stuleciu zyskał on miano najpopularniejszego samochodu. Ostatnim samochodem, w którym można było odtworzyć kasety, był Ford Crown Victoria z 2011 roku. Od tamtej pory funkcjonują czytniki płyt CD, dzięki którym odtwarzamy muzykę w naszych samochodach. Średnio co 6 minut zostaje uratowane jedno życie dzięki trzypunktowym pasom bezpieczeństwa. Zostały one wynalezione przez koncern Volvo w 1959 roku. Firma nie opatentowała swojego odkrycia, żeby konkurencja również mogła zapewnić bezpieczeństwo pasażerom. Poduszki powietrzne aktywują się dosłownie w okamgnieniu, czyli z prędkością niemal 330 km na godzinę. Czas uruchomienia tego środka bezpieczeństwa wynosi 40 milisekund od uderzenia. Prawie 80% typowego samochodu można wykorzystać ponownie. W niektórych zakątkach świata największym przemysłem jest recykling samochodów.
Kierunkowskaz wydaje swój charakterystyczny dźwięk dzięki ciepłu. Włączacie migacz, a prąd nagrzewa specjalną sprężynę, która rozszerza się aż do zetknięcia z małym skrawkiem metalu. Gdy tylko te dwa elementy połączą się, między nimi przeskakuje ładunek elektryczny, który włącza światło sygnalizacyjne. Potem sprężyna ochładza się i powraca do pierwotnego kształtu, jednocześnie wyłączając światło. Potem proces ten powtarza się, żeby odtworzyć nowy błysk. Dźwięk, który słyszymy, pochodzi z rozciągającej i kurczącej się sprężyny. Swoją drogą, przez to, że coraz więcej samochodów ulega komputeryzacji, więcej producentów samochodów osobowych polega na technologii komputerowej, która aktywuje kierunkowskaz. Dzięki temu omija się całą historię z rozciąganiem sprężyny. Co ciekawe, niektórzy kierowcy czują niepokój, gdy nie słyszą znajomego dźwięku migacza. Dlatego w niektórych skomputeryzowanych samochodach odgłos ten jest wytwarzany przez specjalny system dźwiękowy. Biały jest ulubionym kolorem kierowców. Jest łatwiej zauważalny, więc szacuje się, że prawdopodobieństwo wypadków z udziałem takich samochodów jest niższe o 10% od reszty aut. Drugim najpopularniejszym kolorem jest srebrny. W niektórych krajach policjanci wożą pluszowe misie w swoich samochodach. Te pluszaki pomagają zagubionym dzieciom uspokoić się w drodze na komisariat. Kilka dziesięcioleci temu Japonia była liderem w produkcji samochodów osobowych. Obecnie zajmuje trzecie miejsce po Chinach oraz USA. PS. Chiny produkują niemal 1/4 wszystkich samochodów na świecie. Znana na całym świecie trzypunktowa gwiazda Mercedesa została wybrana do reprezentowania dominacji firmy w trzech miejscach – na lądzie, morzu i w powietrzu. Jakoś nie zauważyłem do tej pory ich samochodu, który potrafiłby unosić się na wodzie albo latać. Jeśli widzieliście coś takiego, dajcie znać w komentarzach. Cztery nachodzące na siebie koła Audi symbolizują cztery pierwotnie niezależne firmy, które połączyły się w jedną sławną grupę Audi. Z kolei logo BMW pochodzi z pierwszych tworów firmy – samolotów. Niebiesko-białe koło, znane również jako celownik, symbolizuje biały napęd obrotowy na tle błękitu nieba. Silnik BMW M5 jest tak cichy, że samochód musi odtwarzać sztuczny dźwięk przez system dźwiękowy, aby przypomnieć kierowcom, że działa. Najtańszy samochód na świecie to Tata Nano, który kształtem przypomina żelka. Dwuślad o maksymalnej prędkości 105 km na godzinę kosztuje około 8000 zł. Powszechnie i błędnie w dodatku uważa się, że ruch lewostronny funkcjonuje tylko w niektórych krajach. Tak naprawdę nie więcej niż 65% światowej populacji jeździ po prawej stronie jezdni. Ankiety przeprowadzane wśród kierowców pokazują, że 16% z nich nigdy nie myje swoich samochodów. Gdy Mary Anderson wynalazła pierwsze wycieraczki, miały one reputację zbędnego czynnika dekoncentrującego, aż do momentu, w którym kierowcy zdali sobie sprawę, że trudno się bez nich obejść. Historycy uważają, że angielskie słowo car pochodzi od łacińskiego carrus, oznaczającego pojazd kołowy. Średniowieczny angielski wariant tego słowa to carre, który oznacza pojazd dwukołowy. Pierwsze radio samochodowe pojawiło się w 1924. Urządzenie to kosztowało sporo, bo około 500 zł. Może nie jest to duża kwota, ale w tamtych czasach samochody kosztowały około 2000 zł. Uważało się, że radio to coś zbędnego i rozpraszającego, w związku z czym wiele agencji bezpieczeństwa próbowało doprowadzić do zakazu montowania ich w samochodach. Istnieje limitowana edycja samochodów Hyundai Tucson, które zawierają zestaw do przetrwania ataku zombie. Tak na wszelki wypadek. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które na pewno Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.